far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Najnowsza, najmłodsza gwiazda Akademii Sportu Walki Wilanów. Dzień dobry, Piotrek. Dzień dobry, cześć, witam. Ale chyba jedna z większych teraz obecnie. No, nie wiem, nie mi to oceniać, ale no na pewno jestem gdzieś na tej fali wznoszącej. Tylko pytanie, czy walka z Diamondem to już jest ten czubek fali, czy jeszcze można wyżej wspiąć się medialnie? Kurde, nie wiem, wiesz, zależy jak się walka potoczy, ale myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Jakbym wygrał, no to wymyślimy coś takiego, żeby jeszcze bardziej podnieść tą medialność. No, ale właśnie ty się spodziewałeś, jak dochodziłeś do EBB, że to aż tak szybko eksplodujesz tak mocno, no bo okej, wiadomo, że jak dołączyć jakiegoś projektu, to jest szansa, że tam jakieś takie, wiesz, będą mniejsze walki, czy jakieś zasięgi na pewno wzrosną, no ale nie to, co się dzieje obecnie u ciebie i u Pasty na Instagramie i w ogóle w sieci. Nie, no to może powiem teraz nieskromnie, ale EBB to jest taki gość po prostu łebski, łowca talentów. Tak mi się wydaje, że on to przewidział, nie? Mhm. I ja też trochę nie jestem zaskoczony, no bo ja wiem, jakim Pasta jest zajebistym człowiekiem i wiedziałem, że jak ludzie go poznają, to że stanie się mega lubiany i popularny, no bo jest po prostu super gościem. No a w moim przypadku, no to jest tak, że jak coś, za coś się biorę, zresztą Michał tak samo, to robimy to na 100% i wiesz, no od początku mieliśmy plan taki, żeby się starać jak najwyżej w tych frikach dojść, no ale rzeczywiście trochę szybko się to wydarzyło. Kurde, druga walka już z najmłodszą. Dobrze, co? Ale to poczekaj, jeszcze wrócę do tego, bo nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłeś, albo ja o tym nie słyszałam przynajmniej. A jak się stało, że w ogóle EBB się do was odezwał? W sensie, dlaczego akurat ty i dlaczego akurat Pasta? W sensie, nie, no jak to było? Już mówiłem o tym wiele razy, ale po prostu EBB napisał do mnie na Instagramie, bo widział mnie na relacjach u trenera Mirosława. Okay. I że ja tu coś, czasami coś odwalam, coś ten, nie? Mhm. I że mam dobry kontakt z trenerem, no. A później Pastę, dlatego, że Pasta się, jak przebywa w Warszawie i trenuje u nas, to mieszka u mnie. Okay. I dlatego tak Pastę też przy okazji, nie? Wtedy zaprosił do projektu. Tak, no to sorki, bo ja akurat tej historii nie słyszałam, a to fajna sprawa. No dobra, ale poczekaj, czy ty widziałeś wczoraj to, co rzucił Marcin Najma na swojego Twittera, Instagrama i w ogóle wszędzie ci się tylko da? No, że ten Lisak jest kiepszczakiem, a on nie lubi kiepszczaków. Tak. Słuchaj, co wrzucił przed chwilą. Wrzucił jakiegoś mema, że kiedy Lisak spadnie na ziemię, nie? I taki łysy gość z takimi, wiesz, włosami pojedynczymi. No kurwa, przecież on mógł równie dobrze swoje zdjęcie wrzucić. Przecież on tak wygląda. No, przestań, bo ma się doszukał więcej niż jakieś pojedyncze. Tam jakaś jest meszek na górze. No i wiesz, i codziennie coś wrzuca. No jest zabawnie, fajnie. Przynajmniej ta walka, wiesz, jest bardziej promowana, nie? Tylko mnie akurat to urzekło, bo wiesz, on z tego Lisaka nie tylko polizał i wypluł, ale on go przegryzł, ugryzł go, więc jak cię Marcin też ugryzie w tego, nie? A już jeden taki był, co gryzł. Jeden był taki, co gryzł. Nie, no myślę, że mu gryzienie nawet nie pomoże, także się nie obawiam. Bardziej martwią mnie jego jakieś dziwne zapędy, wiesz, screenuje moje zdjęcia bez koszulki, nie? Później jakieś dziwne odruchy lizania. Nie wiem, kurwa, on mnie chyba podrywa, ten gość. Marcin, wyjaśnimy to. Dzisiaj powiem ci później, czy masz rację. No, no to wiesz, różnie bywa, różne historie bywały, także tam muszę z Klautem pogadać, żeby gość miał z dwa suspensory co najmniej, bo jestem w lekkim strachu. Ale to jest prawda, że właśnie ty bardziej chcesz go w stójce wypunktować i tak dalej, nie iść w parter? Ja go nie chcę wypunktować, ja chcę go znokautować. Okej, okay. No a co jak te cepy? No bo wiadomo, że te proste, to tak zgadaliśmy, że barki jednak Marcina no nie pozwala na to, żeby te proste były. No, no ale co jak te cepy jednak dojdą, no wiesz. Kurde, jakby Marcin mógł być proste, to by był mistrzem świata. On jest skazany na cepy. Nie, no, no to co, jak cepy? No jak mnie trafi, no to będzie źle. No to tak jak wiesz, w walce z każdym, nie? Mhm. Ale zrobię wszystko, żeby mnie nie trafił. Dystansik, praca na nóżkach i moje ciosy. No właśnie, rozmawiałam z Tomkiem Ogoniego, ostatnio byłam, co dzwoniliśmy do ciebie. I on powiedział, że właśnie chyba paradoksalnie ciężej byłoby mu wygrać z tobą niż z Fofarą. Że Fofara był dla niego chyba bardziej wygodnym przeciwnikiem. Też tak uważasz? No bo wiesz, Andrzej, wydaje mi się, że na początku walki go trochę zlekceważył i stanął w miejscu i nie spodziewał się tych dwóch cepów z całej siły, nie? Mhm. Marcin postawił wszystko na jedną kartę. Z tą różnicą, że ja wiem, czego się spodziewać po Marcinie i wiem w miarę, jak zawalczy, jak zacznie walkę. Dlatego mnie tymi cepami nie zaskoczy. No wiadomo, jak to nawet gdzieś przez gardę przejdzie, to
może mnie podłączyć, a nawet znokautować, no ale no zobaczymy, nie? To jest walka. Ja mam swoje atuty, Marcin ma swoje atuty i teraz zobaczymy, kto pokaże większy charakter i twardszą psychę. No, czyli co uważasz, że te 30 sekund, tak jak mówiłeś, czy raczej trochę dłużej ta walka potrwa, albo trochę krócej? Kurde, no z tym gościem nigdy nic nie wiadomo, wiesz, ale nie, no myślę, że dłużej, wiesz, bo myślę, że on będzie, a dobra, to może nie będę zdradzał, ale że będzie ostrożniejszy niż swą farą, tak mi się wydaje, bo nie będzie chciał się spompować za szybko. No on raczej wie, że no to musi tą kondycję, w sensie te siły jakoś równomiernie rozłożyć, żeby mieć szansę, nie? No i tak nie rozłoży. Nie da mu szansy, żeby rozłożył. No ale właśnie, bo wczoraj rozmawialiśmy sobie tak poza kamerami, ty będziesz dalej masował, czy idziesz, zostajesz przy tej wadze? No bo tam 6-8 już trochę więcej niż było wcześniej, ale robisz to na przykład ponad 7, czy nie? No jest więcej niż doskowyry, bo już jest 68, ale więcej nie masuję. Bez sensu, bo siłą mu nie dorównam, a tylko stracę na kondycji, nie? Jak będę musiał więcej mięcha dotlenić, także zostaję przy tej wadze, przy której jestem. Dobra, Piotrek, ale na przykład po Neymanie, ty będziesz chciał iść w takie bardziej sportowe wyzwania? No bo ja ostatnio słyszałam u Artura Przybysza, Fatty Brothers w ogóle nawet coś takiego. Chcesz właśnie takie frikowe, turbo odstrzelone pojedynki, czy trochę sportowo też się budować we frikach? Ja wezmę walki takie, za które najwięcej zapłacę. Zresztą to nie ja biorę walki, tylko trener. Trener jest moim menadżerem i po prostu będziemy brali, czy to będzie sportowe wyzwanie, czy frikowe, obojętnie. Ważne, żeby była duża wypłata. Dobra, to tak zapytamy, ile musiałbyś zrobić walk zawodowych, sportowych, żeby dostać taką garżę jak tutaj za Neymana? No nie wiem, zależy w jakiej federacji, ale z tego co wiem, nawet w tej największej polskiej w KSW, to nawet znam mistrzów tej organizacji albo pretendentów, którzy takich pieniędzy no, po prostu nie zarobili. Okej. Okay. No ale to jest właśnie, ja widziałam właśnie dla Artura z tobą i ludzie napisali, że to jest fajne, że ty w takim wieku, no żeby ci tego studiowa nie odbiła, ale chyba nie odbija i fajne, że możesz właśnie się tak rozwijać, nie? Mi nie odbija tam raczej. Czyli, bo wiesz, ja to jestem taki, że kurde, no nawet jak, czy mam pieniądze, czy nie mam, to wiesz, to tak samo się czuję. A no po prostu mogę więcej czasu na macie poświęcić, więcej zainwestować w swój rozwój. Ja bym chciał na przykład moje jakieś tam rzeczy, które sobie zaplanowałem, to nie są rzeczy, które można kupić, nie? Na przykład chciałbym czarny pas jiu-jitsu, nie? No to tego nie kupię, to muszę wytrenować. No chciałbym jeszcze jakiś fajny tytuł, na przykład na DCC pierwsze miejsce zdobyć, bo mam trzecie, a chciałbym pierwsze, wiesz, to są rzeczy, których nie kupię. To tylko mogę na sali wytrenować i dojść do tego ciężką pracą. No, także wiesz, mi od pieniędzy nie odbija raczej. No ale właśnie, a uważasz, że KSW i jakiś UFC to jest twój też gdzieś tam poziom? W sensie chciałbyś tam dojść i tam się zmierzyć, no, czy raczej na razie nie? Bo kiedyś właśnie było tak, że ty bardzo chciałeś się sportowo rozwijać, a teraz no te friki no, ułatwiałem ci, nie? Nie, no chciałbym, wiadomo, sprawdzić się sportowo, ale jeszcze dużo mi brakuje do chłopaków z KSW. Ja znam chłopaków, co walczą w Fenie w mojej wadze albo w pomniejszych organizacjach i są bardzo mocni. Sparowałem z takimi chłopakami i wiesz, jeszcze trochę mi do nich brakuje, a co dopiero mówić tutaj o KSW czy o UFC. Tutaj jeszcze z 5 lat treningów takich, tak jak teraz, że 2 razy dziennie, 6 dni w tygodniu, no bo znam swoje możliwości, a wiem, że tam są naprawdę czołówka światowa, także wiesz, no jeszcze długa droga przede mną, jeśli chciałbym sportowo się zmierzyć z kimś, ale chciałbym, no nie będę ukrywał, że chciałbym. Fajnie by było jakiś pas jakiejś organizacji sportowej zdobyć kiedyś w przyszłości. Albo pas klautu też może, nawet to zawsze, no nie sportowo, ale też no, fajna sprawa pewnie. No tak, ale pas właśnie klauta, myślałem o tym tylko, no, że w jakiej kategorii, nie? Bo póki co walczyłem z cięższymi gośćmi od siebie, a wątpię, że mi ściągną tylu jakichś, wiesz, popularnych gości w kategorii 6-1 albo 6-6, żeby mógł zdobyć ten pas. Chyba, że na przykład zrobią, jakbym wygrał z Marcinem, to jakiś pas, że pogromca grubasów, nie? No. To było dobre. Ale dobra, a mówiło się o Hasim gdzieś tam w pewnym momencie i co z tą walką? Bo tam była właśnie też kwestia tej wagi, tak? Że nie chciało się zgodzić tam na 2 kilo więcej i coś tak Kamil mówił. No to by dla mnie nie było, to by to 2 kilo, nie? Bo on by zrzucał do 70, a ja bym dobijał 4 kilo do 70. I ja mu zaproponowałem 6-6, żebyśmy się spotkali po środku. No to wszyscy widzieli ten filmik, jak tam dyskutujemy. No ale teraz no już z całym szacunkiem do Kamila, no ale no gdzie, no jak ja teraz dostałem walkę z Marcinem Neymanem, to za
walkę z Hasim, to bym nawet 1/3 tych pieniędzy nie dostał. No, to może... I medialnie to teraz urosłem tak, nie? No walka z cesarzem, a walka z nadwornym gościem. No to tak możemy... A nawet już nie, bo już Hasiego dawno w tych frikach nie było, nie? Także, no tak jak mówię, my bierzemy walki najbardziej medialne i takie, za które najwięcej płacą, bo to są friki, tu się nie ma co rozmieniać na drobne. I to może jak medialnie nie Kamil Mido, Denisel Brygi, to ty byś mógł rozwiązać właśnie tę delikatną spinkę między Denisem a Akademią? Były takie przesłanki. Naprawdę? Nie, no nie od federacji, ludzie tak pisali. Okej, okay, myślałam, że federacja wyszła z taką opcją. Ale jakby wyszła, to na pewno do przemyślenia. Nie, bo jednak wiesz, no Marcin Najman już ma jakąś tam opinię, jaką ma, ale Denis Labryga to jest naprawdę prosperujący, dobrze zawodnik. Wiesz, bać to się może gościu, co go goni 20 typa, kurwa, z pałami, z nożami, a nie sportowej walki w klatce, gdzie jest sędzia i jakieś zasady. Nie, no śmieję się, no przecież z Denisem Labrygą to by było, może 1% szansy miałbym na zwycięstwo, nie? No, ale myślę, że prędzej czy później ktoś z Akademii zmierzy się z Denisem. Niekoniecznie będę to ja. Bardziej będę celował, po tej walce będę chciał przymasować i bardziej celować w te wagi 80 kilo. Okay. Bo na przykład jest paru gości, z którymi chciałbym zawalczyć, którzy już se zbierają od jakiegoś czasu, a unikają Michała Pasternaka. Także może ja tutaj wejdę. Czy to Alan Kwieciński? No na przykład, wiesz. No bo właśnie ja miałam zapytać o to, no bo wczoraj był wreszcie ten wyczekiwany face-to-face Kwieciński-Pasternak, więc proszę o ocenę. No totalna dominacja genetyczna ze strony Pasty. Całkowite zniszczenie. No nie wiem, wiesz, to nie jest tylko moja opinia, ale wystarczy włączyć sobie tą transmisję i poczytać czat na żywo, jak go Pasta punkt po punkcie po prostu... No deklasacja to była. Michał go merytorycznie wyjaśnia, a w klatce to już w ogóle nie miałby co z nim robić. No ale ty myślisz, że właśnie twoja walka z Alanem jest realna? No bo Alan jest fame i z tego co wiem, to do klautu nie chciała go federacja puścić, bo miała być walka z Bombą, nie? A, to nie wiem, czy miała być walka z Bombą. Nie, no tak mówię po prostu przyszłościowo, nie? Jakbym dobił wagę, to może by taka waleczka była, nie? Mhm. Też na przykład 2-2, ja Pasternak kontra Zadora Kwieciński. No, tylko pytanie, czy Zadora z Kwiecińskim dadzą radę, już wiesz. No, się połączyć. No, takie plany są. No, na razie się skupiam na Marcinie, ale nie jest żadną tajemnicą, że jakbym przymasował, to jest 10 kilo, to jakby wachlarz i dostępność tych walk by była już przede mną otworem. Nie? Już bym mógł walczyć z tymi najbardziej medialnymi i czołowymi freak fighterami. Już wtedy nie musiałaby rodzina się o ciebie martwić i przyjaciółki, co ty robisz, tylko już byłoby całkiem okej. Okay. No. Chyba, że Butterbina by mi ściągnęli. Wiesz, który to? No, taka by była. Ale on schudł teraz dużo. Nie, ja po prostu jestem w szoku, co ty robisz, ale wydaje mi się, że właśnie to nie jest tak, że to jest do jednej bramki teraz z Marcinem. Myślisz, że to jest wariactwo dla ciebie? Że ty z Marcinem? No ja jak usłyszałam to samo, co Tomek ci mówi. Ja myślałam, że to są, wiesz, dwa oddzielne pojedynki. W sensie, okej, no typowało się was, ale jednak no to... Chociaż ja nie wiem, jednak mówiłam Tomka, nie? Że tak 70 do ciebie, 30 na Marcina bym dała, szczerze, mimo wszystko. A ja tak 50 na 50 bym dał. No wiadomo, że tak chodzisz 50 na 50. 50 na 50, ale wiesz, no aż tak jestem zdziwiony, że tak ludzie się zszokowali tym. Bardziej to waga, nie? To są friki. Już były takie starcia. No, był Wiewiór Handke i pamiętasz, jak to się skończyło na początku, tylko to chyba inny był czas wtedy. Wiewiór dzielnie tam walczył i był blisko poddania go tą skrętówką, bo po prostu już sędzia przerwał to, bo już Wiewiór był mocno rozbity. Z tym, że Marcin nie ma tyle siły, co Handke, moim zdaniem. No i pytanie, czy Marcin ma tyle tej psycho, o której ty właśnie mówisz, że Marcin nie ma głowy, nie? No, uważam, że brakuje mu charakteru. A może nawet mu nie brakuje, tylko mu się nie chce. On mówi, a chuj, po co mam się skontuzjować, jak za miesiąc znowu zarobię. No dobra, Piotrek, przegadaliśmy to, co musimy przegadać. Dziękuję i zobaczymy w ogóle, ja naprawdę jestem ciekawa tej walki i w ogóle konferencji, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o dymy. No to tak jak widzisz teraz na Instagramie codziennie jakieś podszczypywania są, myślę, że na konferencji też będą niesłe jaja. Zobaczymy, ale pewnie nie tak jak z Bombą, bo to, co Bombo robił z Najmanem, to była po prostu... komedia, dobra. No dobrze, Bomba z nim cisnął. Już tam nawet mu komentuje pod tym ogłoszeniem walki. A też wszystko zależy z kim będziemy na panelu siedzieć też, nie? Tak? No wiesz, no bo zależy jakie będą inne pary, to mogą się konflikty przemieszać, wiesz jak to jest. No racja. No to będą ja będę, wiesz, podjucał tam. Ty w ogóle znajdziesz jakąś jeszcze walkę z Klaudu? Bo na razie no wczoraj Bestie i tak dalej, więc pytanie, czy ty wiesz jeszcze jakieś inne walki? No jedną znam jeszcze, ale no, nie będę zdradzał, bo federacja byłaby na pewno niezadowolona z tego powodu.
było. Ale fajna walka od Dawidzą? Rodzina, to jest... Dla mnie średnia. Okej, ale damska czy męska? Męska. No to widzicie, jedna walka nie zainteresuje. No wiesz, mnie to interesują takie hardkorowe dziwactwa, nie? Mnie takie walki, zwłaszcza wag ciężkich na przykład, to mało interesują, bo oni się pompują po minucie i później już jest trochę nuda. No, w sumie racja, ciężko jest. Albo przeleżane te walki. Jak we freakach, to ja lubię takie, wiesz, albo sportowo, albo zadyma, żeby była, nie? Ale zgodzisz się, że KD na małe rękawice to jest najlepsza opcja dla freaków? Mega, mega opcja dla freaków, bo jest taka łupanka. No. Na przykład ostatnia walka dziewczyn, nie? Na tym fejmie Dominiki z Szem. Jakby to było w KD, to była mega bitka, tak? To... No, ta walka nie porwała. Nie ma co tu ukrywać, no, nie porwała. Wręcz można powiedzieć, że była nudna. A z kolei Franio z Ksajo oddało bardzo. Do tego życzę, żeby twoja walka z Neymanem też oddała. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich kibiców, moich widzów i dziękuję sponsorom za wsparcie. To dawaj tych sponsorów, czy nie pamiętasz? Nie, no, pamiętam. Fizjoskok, wiadomo, najlepsza fizjoterapia, MGN, Muscle Graphy Nutrition, super odżywki, łapa rośnie. Kurde, puszczaj chwilę. EBE. No, EBE, Prosto Klasyk, Fortuna, zakłady bukmacherskie. Środowisko miejskie też, czy nie? Nie, gdzie? No co ty? Prosto. No tak. No i kogo tam jeszcze? Kurde, nie chciałbym o kimś... Street Cat Barbershop Gdańsk, ulica Słowackiego 4, super strzyżonko. No i co? Na razie to tylko tyle. Dobra, to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. I dziękujemy. Cześć. Your money, women, power, caught her, feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.